Witajcie! Dzisiaj nowa seria. Dzisiaj i w najbliższych dniach będę wam komentował wspaniałe gry naszej pierwszej polskiej profesjonalnej drużyny League of Legends. Na razie w pierwszych trzech meczach KMT, potem zmienił nazwę na RockCat. Natomiast wracając do dzisiejszej gry. Jest to pierwsza gra KMT w ogóle, którą League of Legends nam streamuje. Jest to oczywiście w jakby mecz o wejście do LCS-u, LCS, jak to woli. Gra będzie się toczyła między KMT a NIP, czyli między Ninjas in Pyjamas, którzy całkiem sobie dobrze do tej pory radzili, a KMT, czyli dość głupia nazwa, ale nieważne. Kiedyś miałem team. Natomiast wracając do pików i banów i wszystkiego innego, co nas w dzisiejszej grze interesuje. Piki ze strony... Dobra, piki za chwilę. Bany. Ze strony NIP, Caitlyn, Olaf i Kasadin. Ze strony KMT, Gragas, Dr. Mundo i Lucian. Co do pików. Jak na razie obie drużyny, jak widać, fokusują się na topa. Ze strony Ninjas Pyjamas 0-0 piknął Szywanę, bardzo mocny tank. Alex Axus, nasz polski top laner, chyba weźmie Renektona. Czyli powinien sobie jakoś z tą Szywaną poradzić, ale zobaczymy, czy tak się stanie. Nasz jungler z kolei bierze Eliskę, czyli pajączkę. Dobrze, zablokowane. Mamy Renektona na topie i Eliskę w dżungli. Co będzie dalej? Szybkie piki, szybkie prawie że instaloki ze strony NIP. Mamy Karmę, prawdopodobnie jako support, oraz Ezreala. No, czyli najprawdopodobniej będzie wyzdobyło w formie AD Carry. Z naszej strony jest Wayne dla Selevera. A Overpow? Ja wiem, co piknie Overpow. Wy pewnie jeszcze, nie wiem, czy oglądaliście tę grę. Zaraz zobaczymy Kyle. Teraz już Kyle jest często rozgrywany na midzie. Selever pokazał, przepraszam, Overpow pokazał, jak dobrze może ona sobie radzić. Jednak przypomnij mi, że w tych czasach, kiedy ta gra się rozgrywała, czyli no kilka miesięcy temu, nie był to często brany pik na mida. Tak, Kyle za to będzie wzięta jako ostatnia przez naszego Wandera. Natomiast jako support dla naszych polskich graczy został wzięty Thresh. Prawdopodobnie najlepszy support ever. Zobaczymy, jak tam jego haki, latarnie i wszystko inne będzie się sprawować. Dla Nugdaka Mitty pikuje Orianę. Zobaczymy, czy na tym się zakończy. Jeszcze czekamy na junglera. Amumu już zablokowany, Orianna również, czyli Amumu w dżungli, Orianna na midzie. A u nas, jak już mówiłem, zobaczymy zaraz Kaylee. Podsumowując, drużyna NIP raczej mało obrażeń, raczej bardziej tam tankowo, bo no jakby na to nie spojrzeć, Amumu wielkich obrażeń nie robi, jest przede wszystkim tankiem. To samo Szywana, chociaż też potrafi przywalić. No, supportów raczej myślę, że do damage'a nie liczymy. Ezreal to Ezreal, musi się trochę sfidować. No, tutaj niebezpieczeństwem zdecydowanie może być Orianna, która potrafi miażdżyć strasznie. Ze strony za to KMT mamy team zrównoważony, bo no oczywiście Renekton potrafi wszystko. Wiemy, jak się Renekton sprawdza. Thresh, oczywiście przede wszystkim utility champ, ale
ale również potrafi się nieźle potynkować. No i Elise. Elise, czyli bohater, czempionka właściwie, która jednocześnie będąc tonkowata potrafi robić miażdżące dosłownie obrażenia. I mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. Nam idzie overhaul, jak u Kaylee. Nikt się nie spodziewał, jak ta gra będzie wyglądać z góry. Kaylee, bo nikt... Jakoś sobie nie przypominam, żeby w tym... Na przykład w Mistrzostwach Świata poprzedniego sezonu Kaylee była piknięta na midę, co najwyżej jako support, ze względu na swojego wspaniałego ulta. No, ale potrafi robić obrażenia. Ja wiem, bo nią grałem nieraz, jeszcze nawet przed tym, no, ale na ELC się, na grach profesjonalnych się zwykle nie pojawiała. No i Vayne, czyli bardzo fajny AD carry ze względu na swoje dodatkowe obrażenia ze srebrnych boltów, srebrnych bełtów. Czy sobie poradzi ze Zrealem? Zobaczymy. Powinna poradzić. No. Głosowanie na stronie LOL Esports zdecydowanie pokazuje, że KMT nie jest tutaj faworytem. 78-22%. Jak pójdzie, to już zobaczymy. A tymczasem za chwilkę rozpocznie się gra. No i oto rozpoczęli. Zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj piknięte. Nie, no, tylko wszystkie postartowe itemy początkowe, normalne. Muszę wam przypomnieć, że w tym momencie już jesteśmy przyzwyczajeni do trinketów, do talizmanów tak zwanych, które bierzemy na początku i nam zastępują wardy. Natomiast to była gra tuż po ich wprowadzeniu, więc tak naprawdę były to dopiero początki ich. Tak naprawdę, z tego co pamiętam, kiedy ja pierwszy raz oglądałem tę grę, bo oglądałem ją na żywo, to wtedy nawet jeszcze nie zagrałem z trinketami. To była pierwsza gra, w której w ogóle widziałem trinkety w użyciu. Więc też mnie to wtedy bardzo interesowało. Natomiast teraz, ponieważ już świadomość mam, jak to działa, to zobaczmy. Wszyscy wzięli zielone, czyli najnormalniej żółte, przepraszam, czyli najnormalniejsze wardy po prostu, za wyjątkiem Jankosa, naszego junglera, który wziął czerwone, czyli coś w rodzaju chwilowego orakla. Tak. Jak już mówiłem, item początkowe dość normalne. Troszkę mnie dziwi, że on wziął wardę na pierwszym poziomie, ale dobra. To jego sprawa, tak? Supporty bezpiecznie, od starożytnej monety zaczynamy, czyli troszeczkę golda za każdym razem, kiedy koło nas zginie minion, a my go nie zabijemy. Tutaj troszeczkę próbowali chyba wejść na blue przeciwnika, przy czym karma ich powstrzymała zręcznym strzałem. Tam Thresh pomaga Jankosowi przy redzie. A tymczasem już wszyscy na swoich liniach. Tutaj na początku przewagę niestety ma zdecydowanie Zreal. Ten jego połk może być miażdżący dla Wayne'a na początku. Ze względu na oczywiście jego odrobinę większy zasięg, jego jakby większą możliwość właśnie połkowania, ale potem powinno się to wyrównać. Oczywiście karma jak najbardziej tutaj mu w tym pomaga. Ten jej promień, ten jej ult, możliwość zastunowania, tarcza, no to wszystko jest bardzo, bardzo przydatne, żeby dla ochraniania swojego AD carry i jednocześnie połkowania drużyny przeciwnej. Natomiast Thresh, każdy wie jak działa Thresh. Przede wszystkim podstawowa jego umiejętność, czyli złapanie kogoś na hak, przyciągnięcie trochę do siebie albo samemu doskoczenie do niego, zamknięcie w klatce, przyciągnięcie latarnią. Wiemy jak to działa i dlaczego jest uważany za tak miażdżącego. Dobrze, na razie bez First Bloodów, na razie wszyscy sobie spokojnie farmią.
Ezreal gdzieś sobie troszeczkę biega. Nie, tylko pozostaje Warda. Mocno obija na Wayne. Zdecydowanie bardzo mocno. Potem powinno się to wyrównać. Minimalna przewaga Oriany tutaj na midzie, jeżeli chodzi o creepy, ale to myślę, że 5 creepów to w tym momencie nie jest naprawdę ilością, o której warto mówić. Jako jakiejś miażdżącej przewadze. Na topie bardzo, znaczy na topie bocie, no, bohaterowie oczywiście, stopa są tutaj na bocie, linie się zamieniły, natomiast tutaj odrobinkę wygrywa Renekton, no ale to do tej pory sobie radzili porówno, więc myślę, że tutaj Renekton powinien być o ciupinkę zawsze z przodu, minimalnie tą przewagę swoją budować, dosłownie nie wiem, po jednym klipie na fali. Ale tak wydaje mi się, że ma większe możliwości farmienia od Szywany. Wreszcie zobaczymy, jak się ułożą ganki i obecność innych postaci na liniach. Bo nie tylko oczywiście farma się liczy. Ale na razie tak to wygląda. Co do farmy, jak widzimy, Kayle sobie radzi pięknie. Już zaczyna powoli outfarmić Orianę. Potem się to powinno tylko zwiększać bardziej ze względu na jej obrażenia i oczywiście większą możliwość heala niż ma Oriana, bo Oriana ma tylko tarczę, nie ma możliwości zhealowania się. Co jest pewną jednak przeszkodą w utrzymaniu się przeciwko bohaterowi, który ma spory zasięg i jednocześnie spore obrażenia, jak na przykład właśnie Kaylee. Co jest niepokojące? Czyli w tym wypadku nasza linia dwuosobowa, AD Carry i Support. Ezreal zdecydowanie tutaj wygrywa w farmie, zdecydowanie wygrywa w połkowaniu wrogiej drużyny, wrogiego Supporta i AD Carry. No ale miejmy nadzieję, że Celeverse z Vanderem jakoś sobie z tym poradzą. Dlatego lubię mu dżungli. Wręcz lepiej chyba niż Lee Sin. Może się ruszać między kolejnymi kampami. Dobrze. Powoli mamy pierwsze powroty do bazy. Kayle złożyła buty maga, czyli odrobinkę przebicia odporności. Dość logiczne ze względu na to, że Oriana już zaczyna składać kielich, czyli zawsze odrobinę tej odporności ma. Amumu oczywiście jest tankiem, więc również będzie odporny. Szywa prawdopodobnie również, więc jak najbardziej logiczny wybór. Celeverse, widząc, że ma kłopoty z utrzymaniem się na linii, stawia na większy sustain. To kupuje drugi Dawnblade, żeby jednak ten sustain był odrobinkę większy. Mieczyk, który prawdopodobnie zaraz ulepszy wampiryczny kostur, a następnie w dłuższej perspektywie w ostrze zniszczonego króla, Blade of the Ruined King. Tak, Ezreal, jak widać, zaczyna od Trinity Force'a. Dość standardowy na LCS-ach początek na Ezreala od Phage'a. No, zaporuj normalnie. Tutaj ulepszenie starożytnej monety. Chyba moneta nomada się to nazywa. Zobaczcie, po prostu nie pamiętam nazwy. Natomiast już ulepszone. Plus karma wzięła jeszcze buty. Żeby troszeczkę mieć większą możliwość tego połkowania, pobiegania sobie, zaskoczenia jakoś innych. Ósma minuta meczu. Właściwie już się rozpoczęła dziewiąta. O, złapana. No, obie strony oberwały. Nawet nie wiem, czy nasi nie bardziej. No, ale trudno. Tutaj pierwsze blue chyba pójdzie dla. Drugie blue, przepraszam, oczywiście. Pójdzie dla Overpoła. Dobrze, że mógł się
mocniej przehilować, mocniej porzucać te zaklęcia, jak to nam idzie. Szybki dragon w 9 minucie, w dwie tylko osoby. Tutaj Oriana ich chciała odstraszyć. Chyba wygląda na to, że jej wyszło. Tak, się wracają na linię. No, a nasza dual lane, jak już mówiłem, mocno połkowana. Bardzo mocno. Mają zdecydowanie problemy. Myślę, że Janko się niedługo tam przejdzie. Bo mają problemy. Tak, 17 klipów przewagi w tym momencie Ezreala. Już 19. Tutaj odrobinkę z Overpower razem z Jankosem poobijali wieżę na midzie. O, tu wielka walka. Dobra, wielka walka. Oba ulty poszły i w tym momencie przestali walczyć. Cóż. Bywa. No ale myślę, że tutaj nie bardzo jest co oczekiwać jakiejś strasznej ilości walki, killi i w ogóle na tym bocie. Bo po prostu zarówno Renekton, jak Szywana są bardzo tankowe. Tankowe czempiony, bohaterowie. Którzy po prostu no, nie mają już takich obrażeń, żeby móc tą swoją tankowatość przebić. I po tej krótkiej walce oboje wrócili. Szywana prawdopodobnie chce złożyć jako pierwszą słoneczną pelerynę. Co widać po Jambelcie i Kolczudze. Renekton podobnie, tylko że do tego wszystkiego jeszcze dołożył Megatron Cloaka zamiast butów, jak Szywana. Dość logiczny wybór, bo Szywana ma obrażenia zarówno AD, jak AP, więc obrona w każdym kierunku tutaj zdecydowanie pomoże mu na tej linii się utrzymać. Tak jak przypuszczałem, Salewer przy kolejnym powrocie, wampiryczny kostur i jeszcze jeden mieczyk, to by troszkę zwiększyć obrażenia, prawdopodobnie się on potem zmieni w Blast Whisper, albo może jeszcze jednego wampiryczny kostura, zobaczymy co będzie składał. Ezreal dokupił sobie kryształ many, zdecydowanie bardziej mu się przyda niż na przykład Wayne, bo wiadomo, Ezreal jak to Ezreal. Połkuje dużo, jeszcze więcej już zaklęć, bo to mu się po prostu przydaje. To mu zwiększa prędkość ataku z umiejętności wiernej. No i oczywiście zadaje obrażenia wrogiej drużynie. Pierwszy dragon dla NIP. Kompletnie nie uncontestant. Kompletnie nie broniony przez KMT. Chyba sobie w ogóle nie zdali sprawy, że tam NIP się nim zajmowało. Już linie z powrotem wróciły na swoje prawowite miejsca. Duo lane jest na bocie, tanki na topie, tak jak być powinno. Zelever bierze sobie dużego wrata i wracają na linię. Tak, obaj dżunglerzy już skończyli swoje podstawowe dżunglerskie itemy, czyli w tym momencie to jest nimb prawdanego golema, o ile mnie pamięć nie myli, jak się tak się nazywa, czyli troszeczkę HP, troszeczkę skrócenie czasu odnowienia, plus oczywiście dodatkowe obrażenia dla minionów, tylko dla stworów oczywiście. I bardzo przydatna jakby bierna część tych itemów, nieustępliwość się bodajże to nazywa po polsku, tenacity po angielsku, czyli skrócenie czasu wszystkich efektów kontroli tłumu o 33%. 35%. Dobrze. Tutaj Kaylee sobie bierze Reda, żeby troszkę sobie zwiększyć obrażenia. Zawsze odrobinka tego True Damage'a się jej przyda, kiedy ma takie autoataki na odległość.
kiedy włączy skilla. No, oczywiście spowolnienie powinno z tego reda powinno pomóc mu troszeczkę bardziej poobijać Oriana. Dobrze. Tutaj flash chyba niepotrzebny karmy. Wątpię, żeby tej telewer z Wanderem mogli zrobić jej prawdziwą krzywdę, co najwyżej troszeczkę poobijać. No ale zawsze, zawsze coś dla naszych. Zawsze jeden flash mniej. Kaylee właśnie wróciła z bazy, wzięła sobie Blue, a w bazie kupiła sobie. Nie, przykro mi, nie pytam, jak się nazywa ten item, ale wiem, że na podstawie tego, co jakby ma w ekwipunku, widać, że będzie składała ząb na Shora, czyli bardzo fajny item dla midowców opierających się na autoatakach, dodający jednocześnie AP i obrażenia przy autoatakach zależne od tego właśnie współczynnika. W buildach generalnie nic dziwnego nie widać. Ezreal dołożył sobie Sheena. Wayne ukończyła Cordelas. I już odrobinkę prędkości ataku. Over powrócił, skończył z Zompaszora, tak jak mówiłem. Supporci. Tutaj wygląda na to, że Mitty jakoś sobie troszeczkę lepiej radzi, przynajmniej tak to wygląda, bo ma buty, których, i to już w dodatku ulepszone, buty piątki, których Wander nie ma nawet podstawowych. Więc no, zdecydowanie tutaj przewaga ruchliwości jest po stronie NIP. Za to Wander ma zdecydowanie większe możliwości jakby odkrywania mapy, bo kupił sobie Sidestone'a, czyli może tych wardów stawiać ile ma tylko ochotę. Tak naprawdę. Na topie spokojnie. Obu czempionów sobie. O, tutaj złapany. Jak to będzie? Dobrze, Telever First Blood. Niestety następnie Mitty zrewanżowała się zabiciem naszego supporta. Tym niemniej myślę, że First Blood dla AD Carry jest lepszy niż zwykły kill dla supporta wrogiej drużyny. Czyli myślę, że tak walka minimalnie, ale wygrana przez naszych. Ale było blisko. Było blisko. Janko sprawia, że zginął przy okazji zabijania tego Amumu. Ale na szczęście udało mu się zwiać. Tutaj Szywana na odrobinkę problemów ma. Będzie się to niestety, niestety no, dla nas dobrze. Bo przypuszczam, że wszyscy, którzy ten mecz oglądają, są po stronie KMD. Natomiast na pewno niedobrze dla jej drużyny, że ma pewne problemy z Renektonem, mimo że ma odrobinkę większą farmę od niego. Ale to się zaraz zmieni, bo ona się przed chwilą troszkę cofnęła, ale teraz wróciła na linię, a Renekton się cofa do bazy, żeby sobie kupić płaszczyk. Płaszczyk do z którego można złożyć albo Banshee, albo Spirit Visage. Zobaczymy, w co się to rozwinie. No, to jest bardzo fajny item przeciwko AP. Tutaj drugi dragon dla naszych. Również w tym momencie kompletnie nie walczyło o niego NIP. Poza Realem, który strzelił ultem, no, mając pewne nadzieje, że uda mu się zastilować tego dragona, no, na szczęście nadzieje były płonne. Tutaj zgrupowanie wrogiej drużyny niebieskiej na midzie. Chyba chcą już ubić ten turret, ale nasi stoją bronią. Zobaczymy, czy z tego wyjdzie jakiś większy fight. Ezreal skończył tymczasem już Trinity Force'a, a Shyvana zaczyna składać
Pięknie złapany serial. Nie wiem, czy to widzieliście. Możecie zawsze oczywiście cofnąć film. Natomiast Wander złapał go i w tym momencie, kiedy on go złapał, serial się tepnął. To był taki fajny efekt, że łańcuch Tesza się wydłużył i jednocześnie pozwolił się złapać, pozwolił się teleportować Ezrealowi, jednocześnie wciąż go trzymając. Tutaj Shyvana mocno puszuje Topa, już ta wieża na Topie jest w bardzo kiepskim stanie, ale tak niestety może teraz trochę być, bo ma ona w tym, ona w sensie Shyvana ma w tym momencie troszkę większe obrażenie od Renektona i Pilsen Sustain ze względu na to, że kupiła Cordelas, który w dalszej kolejności prawdopodobnie zamieni w Blade of the Ruined King, ostrze zniszczonego króla. Renekton tymczasem idzie tylko w itemy tankowe. Tylko w HP, tylko w resisty i w armora. Dobrze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Golda? Lekka przewaga Golda dla NIP. Jest to 0,7k. Niedużo, naprawdę. Myślę, że nie warta wzmianki ilość. To się szybko zmieni, kiedy nadejdzie pora teamfightów. Przewaga NIP, bo jedna wieża zniszczona na bocie. Natomiast gra bardzo spokojna. Zobaczcie, że już 21 minuta w połowie już mija, a dopiero jest 1 na 1 w killach, więc gra bardzo spokojna, bardziej farmerska, że tak powiem. Skupiają się obie drużyny na tym, żeby sobie przefarmić, żeby odrobinkę tutaj spuszować gdzieś. Prawdopodobnie nie chcą po prostu walczyć zbyt mocno. O, tutaj Shyvana bardzo ładnie złapana przez Renektona oraz Jankosa. Ten kokon ładnie złapany, ale udało się jej niestety zwiać. Ma bardzo duże możliwości ucieczki dzięki swojemu ultowi, oczywiście flashowi i swojemu skillowi Burnout, czyli W, który zwiększa jej prędkość ruchu. W międzyczasie, tuż po tej akcji na Shyvana, o której przed sekundą skończyłem mówić, taka bardzo podobna akcja zdarzyła się na midzie, a Mumu skoczył na Kaylee, która jednak szybko się ultnęła i jej również nic się nie stało. Dobrze, popatrzmy na itemy. Ezreal, jak już mówiłem, ma Trinity Force'a, Selever. Mimo początkowego połka i problemów, ten First Blood bardzo mu pomógł. I ma już Blade of the Ruined King i Zilla. Ta Shyvana nie ma z nimi spokoju. Łapią jak mogą. Ale tutaj też killa niestety raczej nie będzie. Renekton już ukończony Spirit Visage, czyli zdecydowanie Oriana tutaj już go na kombo nie ma. Cóż, co do junglerów. Amumu zdecydowanie ten tank. Jak widać buty Tabi, czyli trochę pancerza. Do tego Egida Legionu, czyli resist plus armor plus trochę regeneracji zdrowia i do tego zaraz się to prawdopodobnie zmieni w naszyjnik Solari, czyli odrobinkę tarczy dla swojej drużyny zawsze będzie mógł odpalić. Jankos troszeczkę bardziej ofensywnie, ta nawiedzona maska, tak się bodajże nazywa ten item, początek jakby do Laundry's Tournament, czy tej laski cierpienia, maski cierpienia, nie laski, plus buty Maga, no i Megatron Cloak, który
który prawdopodobnie zaraz się zamieni w Abyssala. Prowadzenie NIP troszeczkę się zwiększyło ze względu na zniszczenie przez nich drugiego tureta na topie. Już jest to no, właściwie całe 2K. I idą po kolejnego Drake'a. Tutaj już jest walka. Tutaj już KMT się pojawiło. Chcą walczyć o niego. Ale dobrze. Zabity dragon przez niebieskich. Ale Celeber jest, siedzi z tyłu. Chopa, dobrze. Dobrze. Ezreal dosłownie zmiażdżony przez True Damage. Tak samo zmiażdżony. O kurczę. Tak samo zmierzono Amumu. Tutaj. Dobrze. Ksaks tutaj się odrobinkę przeliczył. Obrażenia z jego autoataków, jego umiejętności nie wystarczyły, żeby zabić Szywanę. Już myślał, że zginie. Ale jednak się nie udało. Musiał jeszcze ją dogonić i zignajtować. Tymczasem KMT wykorzystuje wygrany teamfight. Niszczy dwie wieże na bocie i na midzie. Renekton stara się zrobić jakieś szkody na topie. Zaraz prawdopodobnie wszyscy się cofną, żeby dokupić sobie różne itemy, które dadzą im znaczącą przewagę. 4-1 w killach dla KMT. Tak jak mówiłem, Kayle wróciła, złożyła Lich Bane'a. Bardzo fajny item na Kayle. Wrócił również Celeber. Dokupił sobie buty, dokupił sobie kill-off, ukończył również kosę statika. Ezreal tutaj Trinity Force i do Trinity Force, żeby mieć troszeczkę sustaina, dołożył sobie krwiopijce. Mimo początkowych problemów Celevera na topie, zdecydowanie jest ta, jest tutaj przewaga po jego stronie, 3-0, 3 kile zdecydowanie są lepsze niż 25 klipów przewagi Ezreala. Tutaj znowu spokojna chwila, wszyscy sobie troszeczkę przyfarmiają. Zaraz prawdopodobnie jakaś kolejna walka. Może już o Barona się tam pojawi. Tak, tutaj push na midzie. Chyba niespecjalnie udany. Niecała drużyna się pojawiła, Szywana tam się wciąż bawi na topie. Razem z Celeverem. A KMT broni swojej wieży. Podczas kiedy Celeber szybko nadrabia farmę. Jak tylko może. Już naprawdę spore obrażenia ma ta Kaylee. Overpow wie, jak ją budować, żeby dosłownie miażdżyć. Prędkość ataku jest tutaj bardzo, bardzo ważna dla Kaylee, ze względu na to, że kiedy złożymy zamknięcie, mamy przy każdym hicie dodatkowe obrażenia. To jest bodajże 15 plus 15% mocy umiejętności, czyli no, na początku może nie za dużo, ale w późniejszej fazie gry, kiedy już się pojawi Rabadon, kiedy się pojawi Void Staff, to już są to naprawdę spore wartości wbrew pozorom. Oczywiście Lich Bane, który na czempionie bijącym z odległości, jak właśnie. O, zobaczcie ten damage. Co ten overpower robi tej biednej Szywanie? W sumie nie wiem, 4 czy 5 hitów, 2 skille i nie ma biedaczka połowy życia.
A przypomnijmy, że jest stankowana. Bardziej tankowatego członka w drużynie nie ma. Zresztą najlepiej widać po minionach, jak bierze pół fali na jeden prawy. Tymczasem Telewer skończył Last Whisper, żeby sobie troszkę poradzić z tankowatością wrogiego teamu. Pięknie złapany sobie wrogi support. Piękny tak zwany Wanderhook. To oczywiście są żarty, ale Wander robi wspaniałe haki tym swoim trashem, więc takie dostał przezwisko. Pięknie złapany i zmiażdżony dosłownie przez Jankosa. Tutaj silna presja KMT na bocie. W tym momencie mamy czterech członków KMT w stosunku do trzech NIP, ale już widzimy, że KMT się tutaj wycofuje. Chyba chcą coś dokupić, może zaraz pójść po Barona. Renekton to się nic nie boi tej Oriany. Ma już sporo odporności na magię, bo wie, że właściwie jedynym czempionem, który tutaj stanowi właśnie dla niego zagrożenie, jest Oriana, czyli obrażenia zdecydowanie 100% magiczne. Także więc rezisty tutaj mu powinny bardzo pomóc. Tak samo jest Zreal. Oczywiście jest to AD Carry, tym niemniej obrażenie magiczne ze swoich skilli również zadaje, więc na niego również rezisty się przydają. Spokojnie sobie odpuszowują. Celever sobie bije o zestilowany golem. Co tu się zaraz stanie? 1-5 killa dla KMT. Przewaga się zdecydowanie odwróciła na ich stronę. Jest 40, no powiedzmy 6K golda dla NIP do prawie 48 dla KMT, czyli równo 2K przewagi. Ze względu na oczywiście sporą przewagę kili oraz jedną wieżę więcej. Teraz spójrzcie, co zbudowała Kylie. Kylie zbudowała Void Staff, różdżka pustki. Wspaniały item, ignoruje 35% resista na magię wrogiej jednostki. Razem z pozostałą częścią jego, powiedzmy, seta. Wspaniałe, może to robić obrażenia. Selever złapany przez Freeza i Mitty, którzy niestety zdołali go ubić. A tutaj widzicie właśnie to, o czym mówiłem. Co ten Void Staff i ta cała Kaylee potrafi. Na dwa dosłownie hity, pół HP, które pozostało Mittiemu po spotkaniu z Seleverem. Wzięte. Koniec. Nie ma. Szywana tutaj próbuje mocno rozwalić topa. Na to rynek chyba nie chce pozwolić. Bardzo logicznie zresztą. Przyszedł, odpuszował, a Szywana ucieka. Nie ucieka. Chce sobie zrobić Reda wrogiej drużyny, tymczasem jednak tutaj pojawił się Jankos. No, nie udało się tutaj uchronić tego swojego Reda. Szybana go wzięła i teraz sobie spokojnie odchodzi. Kali już sobie sama bierze Blue. Już nie potrzebuje pomocy Jankosa. Ma takie obrażenia, że to Blue jej zdecydowanie nic nie zrobi. I teraz prawdopodobnie zaraz będzie jakaś większa bitwa. Może o Barona, może o Namidzie, o Tureta. Ewentualnie może o Dragona, który się za kilka sekund dosłownie powinien odrodzić.
Zobaczcie, olbrzymie ilości golda w tym momencie niewydane. Przede wszystkim uszywany i Xaxusa, ale również przez overpoła na midzie. Prawie że 1,6k golda. Tak samo Selever 1,4. Jak również Oriana, również 1,4. Więc zaraz powinniśmy zobaczyć kolejne itemy zagłady. Szczególnie, że właśnie Freeze zniszczył wieżę KMT, co da im dodatkowy boost w goldzie dla całej drużyny. Oj, tej Orianie zdecydowanie nie wyszło autoatakowanie tego Wolfa. Dostało mu dosłownie, nie wiem, z 10 HP. Uciekł, a ona musiała się cofnąć, żeby go szybciutko ubić. Overpoł niszczył Warda. Nieszczęśliwie tak blisko ich pinka postawionego, że się nie mógł ukryć przed miażdżącymi zamachami miecza Kaylee. Co my tutaj teraz mamy? Kolejny World Wars. Czyszczą wrogie drużyny dżungle. Wardy przeciwnika oczywiście. A i tutaj zobaczmy, co się dzieje. Walka na topie. Najpierw tylko Janko z Xaxusem walczyli z Szywaną, ale się dołączył Mity. Czy to coś da? No i Janko z bardzo mało zdrowia. Wszystkie ulty na niego poszły. Zial prawie, że trafił. Ale na szczęście, dzięki Wanderowi i jego latarni udało się uciec. A tymczasem zamieszanie na topie Overpoł wykorzystał i zmiażdżył wieżę na bocie. Jednak Baron praktycznie bez walki w tym momencie robiony przez NIP. Ale wycofują się. Widzą, że pojawił się Renekton, pojawił się Thresh, więc jest to dla nich sygnał, że wroga drużyna się jednak pojawia, wie, że oni robią ten objective i po prostu się wycofują. Są przekonani, że chyba nie mogą sobie pozwolić w tym momencie na walkę. I Drago, i Baron pozostał niezabity, nienaruszony. Dragon się w tym momencie właśnie pojawił. W momencie tylko respawnu od razu zabijany przez KMT, przez Jankosa i Overpoła. Bez żadnych problemów, dosłownie, nie wiem, 5-8 sekund. I kolejne złoto dla KMT. Nie wiem, czy to widzieliście. Kyle właśnie wróciła, sprzedała Dorana, ring Dorana i kupiła sobie Insta Rabadona. Też bym tak chciał sobie kupować Insta Rabadona, naprawdę. No ale może innym razem. W każdym razie to jej obraźnia zwiększy na pewno, dosłownie miażdżąco. A już przypomnijmy, że i tak jej miała wielka, co było widać chociażby w tej Szywanie na bucie. Czy potem jak w dwóch jego dwóch atakach zniszczyła supporta NIP. Tutaj znowu się szykuje. O, zobaczcie. Jak ją czopię. Ale chyba znowu to przeżyje. Nie przeżyła. Overpoł aż się flaszował, co by złapać tego killa. Walnął Q, walnął parę autoataków i Szywana leży. I teraz KMT. Szybciutko robi Barona, czy NIP zdąży, żeby jakoś im w tym przeszkodzić? Chyba nie. Dobrze. Nasza wspaniała polska drużyna w tym momencie ma pierwszego Barona tej gry. Cofają się, nie chcą walczyć. Chcą się cofnąć do bazy, kupić, wykorzystać tą przewagę, którą dadzą im na itemy, bo oczywiście Baron to jest sporo golda, plus dodatkowo oczywiście powiększenie wszystkich statystyk ze względu na nimb Barona.
Szybko overpull sobie bierze blue. Zobaczcie, zobaczcie jak szybko. Jak to jego Q, ten promień, który generalnie, no powiedzmy, Kayle zwykle do tej pory była wykorzystywana jako support, który no był fajny, bo uciszał. I był fajny, bo oczywiście można nie było rzucić na odległość, ale obraźnie jakiś wielki nie zadawał. A tutaj dosłownie po prostu atomówka. Tutaj mocna obecność KMT we wrogiej, wrogiej dżungli. Niszczą, próbują znaleźć wardę przeciwnika, pozbawić ich wizji na tej mapie. Żeby móc to potem wykorzystać prawdopodobnie do jakiejś zasadzki. I tak 40 minuta gry powoli mija. Jest 2-7 dla KMT. Przewaga Golda już w tym momencie bardzo duża. 60 prawie 5 Golda do 59. To daje nam łącznie mniej więcej 6 przewagi KMT. Czyli już bardzo, bardzo dużo. Chociaż wciąż nie jest to ilość, której nie można odrobić. Bo generalnie walka o różne obiektywy i różne buffy jest podczas tej gry stosunkowo wyrównana, bo oczywiście KMT wygrywa tymi 5 killami w stosunku do NIP, ale walki są dość równe. Tak przynajmniej śmiem twierdzić. Selver tutaj bardzo silnie próbuje ubić wieżę na bocie, jednocześnie troszeczkę na topie, przepraszam, jednocześnie troszeczkę obija szywane. Reszta drużyny się skupia na midzie, taki malutki split push ze strony KMT. No teraz wszystkie trzy linie będą pushowane. Celever, topa, bota overpoł samotnie i na midzie reszta drużyny, czyli Xaxus, Jankos i Vander. Celeverowi już się udało, zniszczył turret. Prawdopodobnie mid zaraz również padnie. Dosłownie za parę sekund powinien. No zostało mu dosłownie na 3 hity. Zaraz podejdzie Renekton, stąkuje i zniszczy. Tak przynajmniej przypuszczam. A Overpool sobie spokojnie, powoli puszuje na dole. No jak mówiłem, Renekton zniszczył wieżę. I teraz idą wywrzeć jakiś... No tutaj Overpool bez problemu sobie zniszczył wieżę. Przez Ezreala nie niepokojony w ogóle. Włączył ulta i się nie kompletnie przejmował jakimikolwiek obrażeniami, które Ezreal teoretycznie mógłby mu zadać. Zrobił swoje i teraz cała drużyna wraca, żeby wykorzystać tą sporą ilość golda, którą dostali ze względu na te, o ile mnie nie myli, trzy zniszczone wieże. Przewaga golda w tym momencie wynosi już aż całe 9K. Coraz bliżej jest tej takiej magicznej, bliżej nieokreślonej bariery, ale bariery, w której nie można już po prostu wrócić do gry, w której NIP już nie będzie miało większej możliwości, żeby jakoś zwyciężyć. Chyba że dojdą do late game'a, kiedy oczywiście już przewaga golda nie będzie miała większego znaczenia, bo wszyscy już będą mieli full buildy i więcej golda już do niczego nie będzie potrzebne. Kolejny dragon, szybciuteńko robiony przez KMT od razu po respawnie. Tym razem przez duo Celever i Vander. Kompletnie nie niepokojeni przez nikogo. Nawet żadnej próby Ezreala zestealowania ultem nie było. O ile dobrze widzę, tam nawet nie było żadnego warda, który by pozwolił NIP domyślić się, że dragon jest w tym momencie robiony. Jak widzę, Kaylee skończyła już swój build. Ma tak zwany full build, z wyjątkiem jeszcze nie ulepszonych butów, ale to pewnie to nie jest aż takie ważne. Więc podsumujmy, co ma? Ma przede wszystkim Rabadona, ma Deathfire Grasp, objęcie ognia po polsku, ma Lich Bane'a, jak również Ząb Nashora i Void Staff, co daje jej ogromne przebicie pancerza przy jednoczesnym bardzo dużym AP, co wpływa na wszystkie autoataki, jej skille
i sprawia, że obrażenia ma dosłownie wielkie. Zresztą przed chwilą było widać, samotnie praktycznie załatwiła Kaeli Shyvanę, jednocześnie spuszowała wieżę. Reszta drużyny KMT na bocie próbowała tutaj coś uzyskać, bez większych efektów, ale zawsze można próbować. Tymczasem Overpow się wciąż czai na topie, tylko czeka na jakąś okazję, żeby kogoś załatwić. No powiem tak, ta gra już zdecydowanie w tym momencie już wygląda na przegraną dla NIP. Dwa inhibitory w tym momencie mocno puszowane przez KMT. Ten na topie już praktycznie leży. Bot zaraz myślę, że również powinien się poddać. Saxus samotnie stara się zniszczyć wieżę, w czym przeszkadza mu Amumu. Bardzo dobrze tutaj sobie KMT daje radę ze split pushem. Zobaczcie, że wszystkie trzy linie są naraz puszowane. NIP nawet nie wie, gdzie, z której strony się bronić, tak? Bo w momencie, kiedy bronią mida, to Overpow niszczy im bota czy topa. Kiedy się tam przebiegną, to z powrotem im Wander z Xaxusem niszczą gdzie indziej. I tak naprawdę niewiele mogą z tym Fantem zrobić. W tym momencie respawn Barona. KMT go robi bez Overpowa, który stwierdził, że sobie, że a co tam, zniszczy sobie dwa inhibitory. Co mu się udało. I teraz walka. Czy coś mu się uda zrobić? Miażdżony dosłownie Ezreal, któremu jednak mimo wszystko udało się zwiać dzięki tarczy Orianny i swojemu Arcane Shiftowi, a Overpow mimo swojego ulta zginął. Jednakże myślę, że jak najbardziej ten zgon był wart tej akcji, gdyż dwa inhibitory są zdecydowanie bardzo dużo warte. Te super miniony puszujące dwie linie to jest bardzo duże wsparcie dla drużyny, która je wysyła ze swojego Nexusa. Znowu chwilka na farmienie. Wszyscy sobie dobijają ostatnie złote monety, żeby dokupić jakieś ostatnie końcowe itemy, żeby powoli dochodzić tych swoich full buildów, które by im pozwoliły drugą drużynę załatwić tak ostatecznie i do końca. Bardzo długa pierwsza gra, 46 minut i w tym momencie tak przypuszczam, że jeszcze potrwa jakieś 5, może 8. Bardzo nikłe szanse w tym momencie NIP, żeby w jakikolwiek sposób powrócić do tej gry. 13k przewagi. No, 12,5 KMT, jeżeli chodzi o drużynowo. Każdy po prostu z osobna, nawet jeżeli farmę ma ciupinkę mniejszą od swojego odpowiednika z drużyny przeciwnej, to jest bardzo zwidowane poprzez asysty, poprzez objectivey jak Baron czy Dragon oraz oczywiście poprzez te 5 dodatkowych zniszczonych wież, których NIP nie zdołało obronić. Tutaj znowu KMT pojawia się na midzie. Znowu spróbuję miażdżyć tą wieżę. Tutaj Jankos złapany przez ulti Amumu. Jednak ulti zmarnowane, niewykorzystane przez NIP. Właściwie bez większych strat w HP mógł się Jankos ewakuować. Tymczasem mid zniszczony, zarówno inhibitor, jak i wieża. Super miony przed chwilą puszowały nawet wieże nexusowe, które dosłownie w ciągu paru sekund powinny, myślę, zmasowanym puszem Overpowa i innych zostać zniszczone. Bardzo ładne ultoriany. Zobaczcie, jak Celever i Wander ledwo to przeżyli. Jednak reszta drużyny jest dosłownie niszczona przez ogromne obrażenia Overpowa i ogromne obrażenia True Damage Wayne. I tak oto pierwsza gra wygrana dla KMT. Zapraszam na kolejną. Do zobaczenia.